dzień dobry kochani, witajcie w poniedziałek, jest 2 grudnia, vlogmas dzień drugi i ja dzisiejsze popołudnie spędzam w pracy, więc po południu nie będę miała za bardzo jak materiału przygotować do tego vlogmasa, tak więc będą pewnie kolejny vlogmas, będzie to połączenie poniedziałku i jutrzejszego wtorku. Zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście do oglądania. Ja przed chwileczką skończyłam makijaż, w dzisiejszym makijażu używałam nowej palety marki Becca, takiego świątecznego wydania, edycja limitowana. Za chwileczkę oczywiście pokażę Wam tę paletę, pokażę Wam też inne kosmetyki, które użyłam w dzisiejszym makijażu. Ja tę paletę marki Becca kupiłam jakoś w zeszłym tygodniu w Sephorze. Myślę, że ona jeszcze jest w sprzedaży w bardzo dobrej cenie, bo chyba 159 zł z tego co pamiętam, ale sprawdzę. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli tutaj pod filmikiem na YouTubie, także jeżeli któryś produkt Was zainteresuje, to możecie sobie kliknąć i sprawdzić, gdzie on jest dostępny, jaka cena i coś poczytać o tym produkcie na stronie Sephory czy Douglasa. Ja tą paletą zrobiłam makijaż oka, nie wiem czy on jest tutaj dobrze widoczny, ale na pewno publikacja będzie u mnie na blogu, także zapraszam do śledzenia również mojego bloga, gdzie regularnie pojawiają się publikacje z recenzjami różnych produktów kosmetycznych. Na ustach mam przepiękną pomadkę marki Rimmel, też ją Wam za chwileczkę pokażę, a to co się błyszczy na policzkach tak cudownie, to właśnie rozświetlacz z tej palety Becca. Chodźcie ze mną, pokażę Wam kosmetyki, które użyłam w tym makijażu, a potem robię kawę i oczywiście otwieramy kalendarza. Tak się prezentuje, kochani, ta paleta. Kolorystycznie bardzo mi odpowiada. Mamy cienie do powiek, mamy przepiękny rozświetlacz. Samo opakowanie też jest naprawdę bardzo ładne. Paleta kosztowała, z tego co pamiętam, 159 zł, ale nie wiem, czy jeszcze trwają promocje minus 20%. Jeżeli tak, to na pewno warto się skusić. A nawet jeżeli nie, to uważam, że cena 159 zł za taką paletę to też nie jest jakoś bardzo wygórowana cena. Bardzo fajny produkt. Jest to u mnie też nowość marki Fresh. Ja kupiłam właśnie razem z tą paletą marki Becca. Bardzo fajne serum antyoksydacyjne i rozświetlające. Ja w dzisiejszym makijażu tylko po toniku użyłam tego serum. Nie używałam żadnej dodatkowej pielęgnacji, więc zobaczymy, czy sobie poradzi z moją suchą cerą jako pojedynczy produkt. Dzisiejszy podkład to marka Kat Von D. Ja bardzo lubię ten podkład. On daje troszeczkę mocniejsze krycie niż ten, który pokazywałam Wam wczoraj, ale w związku z tym, że długi dzień przede mną, to nałożyłam właśnie ten podkład. Korektor marka Too Faced, korektor Born This Way. O, tutaj jest opakowanie po tej palecie. Tak, ona 159 zł kosztowała, ale teraz są cały czas jakieś fajne promocje, więc polecam Wam zajrzeć w link, który zostawiam pod filmem. Tutaj mam, to też Wam wczoraj już pokazywałam, bo ja tak naprawdę najczęściej użyłam właśnie tego bronzera marki Marc Jacobs Beauty. Dwa produkty do rzęs Marc Jacobs Beauty i to jest fajna taka baza, primer pod tusz. Mój ukochany tusz marka Kat Von D. Pomadka to marka Rimmel, jest to pomadka z numerem 200. Bardzo mi podpasował ten kolor. Pomadki fajnie się noszą, nie przesuszają ust. Bardzo lubię też inny kolor, który może pokażę Wam gdzieś w innym vlogmasie. Brwi to foolproof marki Benefit, też mój ulubiony produkt i w tym makijażu użyłam jeszcze kredki marki Estée Lauder. To była edycja limitowana, więc nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale sprawdzę i jeżeli będzie, to zostawię Wam link. Kochani, ja idę zrobić sobie kawę i wracam do Was z okienkami z kalendarzy adwentowych, także zapraszam. Kawka już gotowa, kalendarze na swoich stanowiskach. Zaczynamy od kalendarza adwentowego marki Kiehl's. Dwójkę ja już wczoraj zlokalizowałam, szukając jedynki, także jest mi dzisiaj dużo prościej. I w okienku z numerem 2 w kalendarzu adwentowym marki Kiehl's jest beztłuszczowy krem z bardzo fajnej linii, którą ja znam i serdecznie Wam polecam.
kalendarz adwentowy Douglas. Dwójkę też już zlokalizowałam i trochę ją sobie tutaj odgięłam, nie zaglądając do środka, bo w tym kalendarzu dość ciężko się odkrywa te okienka, także sobie napoczęłam i już sprawdzam, co jest w środku. Znowu pojawia się marka, która była w okienku pierwszym, a której ja w ogóle nie znam, także jestem zmobilizowana do tego, żeby poczytać o tej marce coś więcej. I tu jest koncentrat aktywnych składników, też będę musiała poczytać, co to jest i jak się tego używa. I ostatni na dziś kalendarz adwentowy marka Clinique, bo ten z Clarence w związku z tym, że ma tylko 12 okienek, to postanowiłam, że będę go co drugi dzień otwierać. Szukam dwójki, jest i mam nadzieję, że uda mi się tak jak i wczoraj sprawnie otworzyć jedną ręką. Jest, udało się. I tutaj jest kolejny bardzo fajny produkt tej marki z linii PepStart. Ja wczoraj pokazywałam Wam żel, dzisiaj jest krem pod oczy, też zużyłam w dużym opakowaniu, bardzo fajnie mi służył, więc super, póki co super produkty. Dorzuciłam już tutaj do pudełka kolejne kosmetyki i przypominam, bądźcie czujni, bo na pewno niektóre z tych kosmetyków będą również do wygrania właśnie w moich vlogmasach. Ja na chwilę muszę jeszcze usiąść teraz do komputera, ale chyba zanim usiądę, to pojadę po mleko do kawy, bo myślałam, że na czarną kawę będę miała ochotę, ale jednak mam zdecydowanie większą ochotę na cappuccino, a skończyło mi się mleko, więc zrobię sobie taką krótką wyprawę do Żabki po mleko i oczywiście potem do Was wracam. Zebrałam się, kochani, i jadę po mleko do Żabki, żeby napić się tego wymarzonego cappuccino. Nie wiem jak u Was, ale dzisiaj we Wrocławiu jest dość zimno, bo teraz około 2 stopnie, więc dość mroźno. Nie ubrałam jakoś za ciepło, ale to tylko z auta do sklepu i z powrotem. Także jadę po kawę, jadę po mleko, wracam, żeby się napić jeszcze trzeciej dzisiaj kawki. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten rozświetlacz i w ogóle cienie na powiekach. Mega. Słoneczko wyszło, rozpogodziło się. Ja wracam do domku, zakupy zrobione. Trochę więcej rzeczy niż mleko wpadło. Tak bywa. Udało mi się ogarnąć na komputerze to, co zaplanowałam, więc jestem mega zadowolona, bo myślałam, że może nie zdążę, ale się udało. Zdążyłam też zjeść obiad i teraz już powoli szykuję się do wyjścia do pracy, ale zanim wyjdę, to jeszcze chciałam Wam pokazać kolejny bardzo fajny pomysł na prezent świąteczny, tym razem marka Benefit, także zobaczcie, co proponuję. Marka Benefit każdego roku w okresie tym takim przedświątecznym ma naprawdę genialne zestawy. Są to zestawy, które zawierają naprawdę super produkty tej marki i taki zestaw można złapać w bardzo dobrej cenie. Też tutaj Wam się wyświetla cena tego zestawu. Wartość tych produktów, które są zawarte w środku, jeżeli chcielibyśmy każdy produkt z osobna kupić, jest dużo, dużo większa. I już Wam też, nie wiem, czy mi się to uda, mam nadzieję. Udało się i w tym zestawie jest aż 6 bardzo fajnych produktów, które ja znam i które bardzo lubię. Moim ulubionym produktem z tych, które tutaj są, to jest ta kredka do brwi Goof Proof. Nie wiem, czy mi złapie ostrość. Złapało. Bardzo lubię też tę taką cienką, precyzyjną, ale myślę, że tutaj każdy z tych produktów, w zależności od tego, co lubicie wykorzystywać do malowania brwi, na pewno bardzo się sprawdzi. Cześć, dzień dobry kochani, witajcie we wtorek, 3 grudnia, vlogmas dzień trzeci. Ja umyłam włosy i nałożyłam maseczki na twarz. Maseczka marki Fresh. Coś mi ostrości nie chcę złapać,
To jest ta wersja różana, ja ją bardzo lubię i tę maskę mam już na wykończeniu. Druga maska, jaką mam teraz, to maseczka marki Sisley. Jest to moja ulubiona maska pod oczy, świetnie nawilża, wygładza i rozświetla. Także ja się teraz maseczkuję i w trakcie tego maseczkowania otworzymy kalendarze adwentowe. Ja teraz rano nie mam już zbyt wiele czasu, bo będę musiała jechać na rehabilitację. Mam trochę problem z udem, ale będę parkować w Pasażu Grunwaldzkim, więc może uda mi się też zajrzeć tam do kilku sklepów i zobaczyć, jakie są fajne oferty świąteczne. Także zostańcie ze mną i już idziemy otwierać kalendarze adwentowe. Kawulka już jest, kalendarze przygotowane i zaczynamy jak co dzień od marki Kiehl's. Kuleczka jest tutaj. I już otwieram, sprawdzam, co jest. Dzisiaj mamy kultowy produkt marki Kiehl's. Jest to serum regenerujące, naprawiające na noc. Kalendarz adwentowy Douglas. A tutaj jest trójeczka i zobaczmy, co dzisiaj pod trójeczką. Tutaj jest krem do dłoni, także bardzo fajnie, bo dość duża miniatura i też na pewno gdzieś na jakieś wyjazdy, podróże się przyda. Tak się prezentuje, nie znam tej linii zapachowej, więc też będę miała okazję przetestować. Kalendarz adwentowy Clinique. Tutaj jest trójeczka i już ją wyciągamy. I zobaczmy, co tutaj jest. Dzisiaj, kochani, w okienku numer 3 mamy pełnowymiarowe opakowanie kredki do oczu. Ta jest w kolorze 09 i to jest intensywna czerń. Dzisiaj również otwieram kalendarz adwentowy marki Clarins. Dzisiaj będzie numerek 2 i też już zaglądam, co tutaj jest fajnego w środku. Może wyciągnę i będzie łatwiej. Tutaj jest produkt, który ja też bardzo dobrze znam. Jest to taki balsam rozświetlający Beauty Flash Balm. Bardzo fajnie sprawdza się jako baza pod makijaż. Szybciutko podsumowanie dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Kredka Clinique, krem do rąk Douglas, marka Clarins i w Kiehl'sie fajne serum. Te dwa produkty, czyli marka Kiehl's i marka Clarins, to będzie prezent dla Was ode mnie. Oprócz tego oczywiście będą jeszcze inne rzeczy, ale te dorzucę do prezentu, który szykuję dla Was, który będzie do wygrania właśnie w tym vlogmasie. Od marki MAC przyszła do mnie taka przesyłka z pomadkami MAC Viva Glam. MAC Viva Glam obchodzi w tym roku 25. urodziny, a jedna pomadka MAC Viva Glam to zakup jednego szybkiego testu na obecność wirusa HIV, zakup nowego krawatu i koszuli na rozmowę o pracę dla jednego mieszkańca schroniska dla osób cierpiących na HIV i AIDS oraz zakup pary butów do szkoły dla dziecka osieroconego z powodu AIDS. Cały dochód ze sprzedaży tych pomadek przeznaczony jest na walkę z HIV i AIDS, a od tego roku także m.in. na rzecz zdrowia i równouprawnienia kobiet, dziewcząt i społeczności LGBTQ. Także kochani, polecam zakupić taką pomadkę. Możemy tym sposobem wesprzeć walkę z ciężką chorobą AIDS i z wirusem HIV. Jedna z tych pomadek na pewno znajdzie się w paczce prezentowej w tym vlogmasie. A ja teraz jeszcze przygotuję jakieś zdjęcia do mojego prezentownika. Oczywiście Wam pokażę za chwileczkę kolejną propozycję na prezent świąteczny. Moja aranżacja do zdjęcia już przygotowana. Jak tylko skończę nagrywać, to jeszcze cyknę fotki do publikacji. I kolejny fajny, bardzo fajny moim zdaniem pomysł na prezent świąteczny to taki zestaw marki Smashbox. I już też Wam pokażę,
co tutaj mamy w takim zestawie. W tym zestawie są dwie bardzo fajnie, kolorystycznie skomponowane palety cieni. Tę paletę cieni ja bardzo lubię i mam już ją naprawdę na mega, mega wykończeniu. I tutaj jest jeszcze paleta rozświetlaczy. Cena tego zestawu jest też bardzo fajna, także jeżeli lubicie markę Smashbox albo chcielibyście ją bliżej poznać, to polecam właśnie taki zestaw świąteczny. Marka dostępna jest na wyłączność w perfumeriach Sephora. I tak, kochani, prezentują się te palety. Tutaj mamy dwa bardzo fajne odcienie fioletów, taki brzoskwiniowy, szary, niebieski i matowy czarny. Ja bardzo lubię takie matowe cienie czarne do robienia kresek na górnej powiece. Pięknie się rozcierają i fajnie to wygląda. Tę paletę naprawdę bardzo, bardzo lubię i polecam serdecznie. A w tej palecie jest rozświetlacz, bronzer i róż. Też bardzo fajny zestaw. Myślę, że dwie palety z tego zestawu też znajdą się w moich prezentach dla Was tutaj we vlogmasach. Także bądźcie czujni. Przy okazji pokażę Wam jeszcze to auto. Mam jeszcze jedno. W zeszłym roku po vlogmasach miałam bardzo dużo zapytań o te świąteczne ozdoby autka. Ja je kupiłam na giełdzie kwiatów we Wrocławiu. W tym roku też się oczywiście wybieram. Myślę, że następny weekend, a może mi się uda w tygodniu podjechać, to sprawdzę, jakie są w tym roku. I tak sobie pomyślałam teraz, że może też kupię jedno dla Was i będzie ono do wygrania w moich vlogmasach. Miałam Wam pokazać jeszcze jeden bardzo fajny zestaw świąteczny, marka Biotherm, linia męska. Myślę, że jest to też bardzo fajny pomysł na prezent świąteczny, ale uwaga, musicie się pospieszyć, jeżeli chcecie jeszcze dorwać takie zestawy męskie tej marki, bo wyprzedają się mega, mega. Ja sprawdzałam na stronach online i praktycznie już jest niewiele, ale dostępne są jeszcze na pewno w Douglasie stacjonarnie i już Wam też pokażę, jak wygląda w środku taki zestaw. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne, świąteczne, wystarczy przewiązać jakąś tasiemką i prezent mamy gotowy. I już Wam też mówię, co jest w środku. W środku znajduje się żel, jest pianka do golenia i jest też żel pod prysznic. Tutaj też Wam się wyświetla cena takiego zestawu. Ja polecam bardzo serdecznie. Tomek lubi tę markę i chętnie używa kosmetyków do pielęgnacji. Także jeżeli chcecie dorwać jeszcze taki zestaw, to naprawdę trzeba się pospieszyć. Zestawów jest kilka różnych. Ja pokazywałam na Instastory, jak byłam w perfumerii Douglas, różne zestawy. Wcześniej możecie sobie zobaczyć na stronie perfumerii Douglas. Ja pod filmem też zostawiam Wam link, który przekieruje Was właśnie na stronę, gdzie możecie pooglądać te zestawy. Przygotowałam, kochani, pudełko. Moje pudełko Beauty Flower of Life z prezentami, które będą do wygrania właśnie w tym vlogmasie. Piękna paleta marka Smashbox, rozświetlacz, bronzer i róż. Krem do dłoni EOS, glitter do włosów Sephora, pomadka MAC, którą Wam wcześniej pokazywałam, zestaw miniatur Clarence Clinique Kills i Clarence, a także błyszczyk Inglot i dorzucam jeszcze mój notesik. Także bądźcie czujni, niebawem będzie zadanie konkursowe. Cześć, dzień dobry, kochani, witam się z Wami we wtorek. Ja już jestem w trasie i chciałam Wam życzyć pięknego dnia, łapcie najlepszą energię i niech się dzieje najlepiej. Kochani, udało się, ale jechałam prawie godzinę tutaj do pasażu Grunwaldzkiego ode mnie. Mega korki, także następnym razem muszę, jeżeli będę potrzebowała jeszcze rehabilitacji, to muszę po prostu późniejszą godzinę wziąć. Ale już jestem w pasażu, zaparkowałam, lecę na rehabilitację, a potem wracam tutaj. Może będę miała jeszcze siłę się trochę pokręcić, chociaż dzisiaj dzień mam dość intensywny, bo po pasażu jeszcze zamierzam odwiedzić
sieć IKEA i tam potrzebuję parę rzeczy kupić, także mam nadzieję, że będę naprawdę miała siłę, żeby to wszystko dzisiaj ogarnąć, bo czeka mnie jeszcze montowanie tego vlogmasa, żeby dzisiaj wieczorem Wam go wrzucić. Także do zobaczenia potem, ja już pędzę. Kochani, ja już jestem po rehabilitacji, właśnie wsiadłam do auta i wyjeżdżam z miasta do mnie na wieś. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale jest godzina 12, a korki takie są, jakie były jeszcze rano, więc jest zadyma na drodze. W pasażu grunwaldzkim zrobiłam niewielkie zakupy, oczywiście teraz jadę jeszcze na chwileczkę właśnie do domu, napiję się kawy i będę chciała jeszcze podjechać do IKEA. Do IKEA mam już niedaleko od siebie, więc luzik. Na tej IKEA mi bardziej zależy jak na dzisiejszych zakupach w pasażu grunwaldzkim, chociaż myślałam, że może trochę poszaleję jakoś ubraniowo. Szukałam rękawiczek i czapki, ale nic ciekawego nie znalazłam, więc zrobiłam zakupy spożywcze. Kupiłam fajne herbaty, pokażę Wam oczywiście i jakąś taką spożywkę, taką wiecie, po prostu taką, o, po prostu, no, nic nadzwyczajnego, chociaż dorwałam spód do pizzy bezglutenowe, zobaczymy jak to będzie smakować. Także kochani, na momencik teraz znikam, jak dojadę do domu, to zrobię kawę i może jeszcze się tutaj pokażę, a jak nie, to widzimy się potem. Dojechałam do IKEA i będę oglądać co ciekawego. Mam kilka rzeczy w planie do kupienia, takich do użytku codziennego, ale też sprawdzę, co jest świątecznego.
zaliczyła Mika. Dzisiaj to jest totalnie nie mój dzień na zakupy, ale sprawdziłam, co jest w IKEA świątecznego. Parę rzeczy mi wpadło w oko, ale niekoniecznie są one mi takie bardzo niezbędne, więc myślę, że jak sobie to przemyślę, to może jeszcze w tygodniu, w tym albo następnym podjadę. Teraz były świetne godziny na to, żeby właśnie odwiedzić IKEA, bo było mało ludzi, więc fajnie. Przy okazji jeszcze zajrzałam do Obi, bo skończyła mi się rozpałka do kominka i zakupiłam. Jestem już potwornie głodna, także szybko wracam do domu. Obiadek rano przygotowałam przed wyjściem, więc wszystko mam, tylko odgrzeję. I siadam, kochani, do montowania tego vlogmasa, bo chciałabym go dzisiaj oczywiście opublikować, tak jak obiecałam, więc jeszcze trochę pracy przede mną. I mam dla Was pytanie konkursowe, o którym mówiłam wcześniej, żeby wygrać zestaw kosmetyków, który widzieliście w tym vlogmasie. Należy zostawić komentarz pod zdjęciem, które gdzieś tutaj Wam się teraz wyświetla. Jeszcze nie wiem, gdzie się wyświetli, ale gdzieś na pewno będzie. W komentarzu napiszcie mi, co planujecie kupić swoim mężczyznom w prezencie na Mikołaja albo w prezencie już świątecznym. Warunkiem jest subskrybowanie mojego kanału tutaj na YouTubie oraz obserwowanie mojego profilu na Instagramie, plus właśnie komentarz, w którym napiszecie mi, co planujecie kupić dla swoich mężczyzn. Ja, kochani, już teraz szybko zmykam do domu, bo jeszcze korków nie ma, więc mam nadzieję, że tak migiem dojadę. Zjem obiad i siadam do montowania tego vlogmasa. Ściskam Was najcieplej, z najlepszą energią i widzimy się w kolejnym odcinku vlogmasa. Do zobaczenia, pa pa!